oczywiście komentarz. To, czy były zamieszki, czy nie było, to jest bardzo ważna rzecz. Właśnie. Ale oprócz tego jest pytanie, jaki ładunek i kogo za tym idzie. Bo te marsze nie odbywają się tylko w Lublinie, ale w wielu innych miastach i nie tylko Polski, ale i świata zachodu. I niosą z sobą treści, w sensie... Treści Radia Conchita. Na przykład na stronę internetową, czy na różne te nośniki elektroniczne, jakie cele sobie stawiają. Uczestniczy marszu to na przykład zrównanie małżeństw homoseksualnych z małżeństwami heteroseksualnymi, adopcja z dzieci przez pary homoseksualne. Też są te kwestie imigranckie, co ciekawe, łączone z tym wszystkim, czyli swoboda do osiedlania się imigrantów. Ale jeśli bierzemy pod uwagę te podstawowe elementy, co jest konstytucyjną zasadą życia społecznego w aspekcie rodziny, czyli że związek kobiety i mężczyzny tam jest podważany. Ponieważ tu jest to pochód, ten marsz, dlaczego oni mówią marsz? Ten pochód jest gdzieś od lat 60. pochód rewolucji seksualnej, czy inaczej zwanej rewolucją kulturalną, która ma wywrócić stary porządek rzeczy. I w dużym stopniu jest to rewolucja, która zdefiniowana została przez teoretyków tego jako neomarksistowska, tak, która będzie robić wojnę płci. Jeśli weźmiemy pod uwagę tradycje polskiej niepodległości, bardzo mocno związane z jednak z tradycją chrześcijańską, jednak na przykład z tym, że obroniliśmy się przed inną rewolucją innego typu w 20 roku, kiedy ona parła na nas z zachodu, to wydaje się, że to jest w tym w sensie treściowym mocna prowokacja. Jeszcze dodamy te objawienia fatimskie, stulecie kulub. Zwróćmy uwagę, że tak mocne uderzenie, w sensie mówię ideowym, już pomijam ten aspekt bolesny różnych zajść, które miały miejsce na ulicach Lubina, ale ta idea jest niezwykle jak gdyby wywrotowa. Nie, tak to było oceniane przez różne kręgi i to był jednak też jeden z motywów bardzo ważnych apelu do prezydenta, który bardzo kluczył w tym zakresie. Notabene też trzeba dodać, że na przykład z tego co informacje mamy, pani poseł Joanna Mucha tak uczestniczyła w tym marszu. Politycy nieraz mają taki trudny orzech do zgryzienia, bo pytają się samych siebie, komu się przypodobać. Ale to nie chodzi, kto tam bije, prawda? Może jest wtedy jako polityk powiem, jak się chce jechać na dwóch koniach jednocześnie i to w długą trasę. No. Jak się wie, na czym się stoi, jak się ma kręgosłup, jak się wie, na jakich wartościach jest osadzony naród polski, jakie wartości ten naród polski utrzymały przy życiu przez 123 lata zaborów, co spowodowało, że naród polski pomimo tego, że był germanizowany, rusyfikowany i to prześladowany ze względu na swoją polskość przez całe 123 lata, przez całe kilka pokoleń, a mimo to przetrwał, no to wiadomo, jakim wartościom się służy. Jak ktoś służy wszystkiemu, co się tylko podoba w danym momencie tylko takiej albo innej opcji, czyli jedzie na dwóch koniach daleką trasę, no to się rzeczy tylko nie muszą się gdzieś rozjechać. Właśnie, to jest problem. Wtedy jest problem. Też, i taki problem ma prezydent Krzysztof Brzuch w Lublinie właśnie. Pamiętajmy, że w lubelskiej platformie przez lata dominował Janusz Palikot. I on zostawił swój ślad, mocny ślad ideowy i personalny, który w tej chwili się odbija. My jesteśmy też w Lublinie w przeddzień 450. rocznicy Unii Lubelskiej, a ona jest prostą kontynuacją Unii w Krewie, która zasadzona była na chrystianizacji Litwy, ostatniego pogańskiego państwa. Są tak mocne chrześcijańskie odniesienia, a chrześcijaństwo to nie tylko akty, powiedzmy, woli w sensie wiary, ale to jest pewne nauczanie, również nauczanie moralne. A rodzina w tym nauczaniu moralnym jest elementem podstawowym i wychowanie młodego pokolenia. Jeśli demonstranci w swoich tych prawda, różnych apelach domagają się edukacji w tym zakresie, czyli tej równości, ale w zakresie takim, no, jak rozumiemy, że prawda, dwaj mężczyźni to jest to samo, co kobieta i mężczyzna w relacjach takich rodzinnych. No to są rzeczy, które z punktu widzenia chrześcijańskiego są nie do utrzymania i z punktu widzenia takiej naturalnej etyki. W tym względzie rzeczywiście było duże wzburzenie społeczne różnych bardzo organizacji, które apelowały, żeby do tego nie dopuszczać, po prostu tego typu treści absolutnie no, niszczą pewien klasyczny porządek społeczny. Po prostu jest to pochód rewolucji, która przez Zachód przeszła, później się wchodzi w instytucje, zmienia się prawo i tak dalej, i tak dalej. I a jeszcze weźmiemy, dodamy do tego ten 15 duchowy, zresztą ludzie się modlili ze względu na to, no bo wiedzą, jakie są tego konsekwencje. Grzechy przeciwko naturze w Biblii są określane no, grzechami sodomskimi, no, które wołają o pomstę do nieba. To są rzeczy, które nie wolno propagować. I
Oczywiście jest też pewien taki czynnik, to pierwszy raz przeżyliśmy i wydaje się, że nie wszyscy jeszcze diagnozowali skalę tego problemu. W samej istocie, jaki jest problem, może niektóre ruchy katolickie jeszcze nie do końca zareagowały, może się jeszcze nie obudziły, ale wiele środowisk się obudziło i ten niepokój się pojawił, bo są dwa aspekty tego wszystkiego. Z jednej strony zabezpieczenie pokoju społecznego, za co, o co troszczył się bardzo pan wojewoda, od samego początku był nakierowany na to, żeby tutaj nikomu się krzywda nie stała, a jest drugi wymiar ideowy, który idzie. I teraz jeśli my w stulecie niepodległości chcielibyśmy sobie kulturową rewolucję czy seksualną rewolucję zafundować i to jeszcze w Lublinie z takimi tradycjami chrześcijańskimi, to naprawdę to jest rzecz, która nas bulwersuje. I jeśli pani poseł, tak jak się dobrze rozumiem, pani poseł Joanna Mucha deklarowała przynajmniej z Platformy uczestnictwo w tym marszu, niektórzy mówią, że było, no to jest to absolutna taka manifestacja tego, że się popiera tę ideę. Tu już nie chodzi o swobodę manifestowania. To jest manifestacja poparcia tych idei. Konkrety, odniesienie się do konkretów. Konkretów, do pewnej wizji świata. I to są najbardziej fundamentalne sprawy, które albo budują wspólnotę, albo tę wspólnotę niszczą. I naprawdę przeżyliśmy to jako takie wielkie zmaganie w różnym wymiarze. Bezpieczeństwa, w wymiarze takim społecznym i dla wielu kręgów katolickich duchowych. Ideologiczne, jeżeli chodzi o wartości, prawda, czy ten nasza ojczyzna będzie wierna Panu Bogu, czy będzie Bóg, honor, ojczyzna, tak, to było u zrębów naszej niepodległości. Też pytaliśmy się, dokąd nasi przywódcy poprowadzą, jakimi wartościami oni się kierują, co dla nich jest ważne, jaki kraj, czy jaką państwowość chcą budować, dalej mając tych, którzy nas podzielili kiedyś jako sąsiadów, prawda? Pamiętajmy o tym, że nasi zaborcy, szczególnie Prusacy i Moskale, od początku, kiedy chcieli polskość zniszczyć, uznali, że najbardziej jednoczącym różne warstwy społeczne, i szlachtę, i mieszczaństwo, i chłopstwo, wszystkie warstwy społeczne, czynnikiem najbardziej kulturowo i duchowo jednoczącym jest Kościół rzymskokatolicki. Dlatego trzeba uderzyć i zniszczyć Kościół rzymskokatolicki, łącznie z jego etyką i z całym tym wymiarem wspólnototwórczym, bo wtedy przez Kulturkampf, czy przez nachalną promocję prawosławia, jeśli to się uda, jeśli się to wyeliminuje, to przestanie naród polski być wspólnotą. I ta wspólnota utrzymana przez Kościół katolicki, łącznie z pewnym modelem życia rodzinnego, to jest przecież to, co tworzy przyjaźń, co tworzy wychowanie. To pozwoliło nam się obronić przed wojskami bolszewickimi i przed propagandą bolszewicką. I jak my na stulecie niepodległości będziemy sobie fundować nowy typ rewolucji, który w istocie doprowadził na Zachodzie do gigantycznego kryzysu cywilizacyjnego. Kryzysu, który się jawi zapaścią demograficzną. To wszyscy widzą. Który się jawi zanikiem, prawda, życia małżeńskiego. To życie wspólnotowe w każdym aspekcie jest w potężnym kryzysie, bo sobie wymyślono, że zrewolucjonizuje się wszystko. I jeśli to się próbuje w Polsce zrobić, musi być reakcja świata katolickiego. Musi być protest, musi być pokazanie, o co chodzi. A ponieważ prezydent w Lublinie uważał, że może współpracować z tymi środowiskami, a zarazem apelować do środowisk katolickich i to wszystko mu się rozjeżdżało, to podejmował decyzje sprzeczne, czy też nie wiedział, co robić, prawda? Czy zakazać, czy nie zakazać, kogo słuchać, bo presja jest z dwóch stron, no i stąd te dwa konie. Ten Komitet Obywatelski Krzysztofa Żuka w Lublinie, on właśnie w ten sposób jest skonstruowany od SLD, przez Nowoczesną, Platformę Obywatelską, po byłych członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są teraz z nim, a są katechetami, członkami rad parafialnych. Sam ojciec widzi, że to są przeróżne środowiska, które w konkretnej sytuacji naprawdę się rozjeżdżają i nie trzymają, że tak powiem, jednej linii. Tak to po prostu wygląda. Ja przepraszam pana doktora, bo na pewno jest zaniepokojony, że Lublin wziął w kleszcze Poznań, ale jeszcze chcę jedną rzecz dokończyć. Ale Poznań też to przeżywa. Ustosunkować do tej kwestii też. Na bazie tego, o czym mówi pan profesor, ja dlatego przed tym przestrzegałem, bo otwierając dzisiaj środki masowego przekazu, przeróżne portale internetowe, nie ma dnia, żeby nie było jakiegoś potężnego ataku na Kościół. To obserwujemy od jakiegoś miesiąca, dwóch, bardzo zintensyfikowany sposób, ten film Claire fatalny i tak dalej.
Więc to wszystko by się wpisywało w to, no bo pytają ludzie, po co Marsz Równości w Lublinie? W Lublinie, które jest środowiskiem konserwatywnym, w którym wielu ludzi chodzi do kościoła, w którym hołdujemy tym wartościom, które leżą u podstaw narodu polskiego od 1052 lat, czyli chrześcijaństwu, do chrześcijaństwa się odwołujemy i tu nagle Marsz Równości. Problem polega na tym, że mieszkańcy Lublina dokładnie widzieli od samego początku i to się dzisiaj potwierdziło, że tych kilkuset uczestników Marszu Równości to są przede wszystkim osoby przyjezdne. Również organizator nie jest z Lublina, więc po co do Lublina ściągać nam ten Marsz Równości, do środowiska, które tak naprawdę... To znaczy, że wiadomo, kompletnie, dokładnie, kompletnie nie interesuje się tym, kto jest homoseksualistą, kto nie. A to jest sfera życia prywatnego, jak ja to powtarzałem, więc po co epatować tą seksualnością już na ulicach miasta? No właśnie po to, żeby sprowokować z kolei grupy, które są temu przeciwne, a w tych grupach są przeróżne osoby, za które my odpowiedzialności bierzemy. No trudno, żebyśmy brali odpowiedzialność za chuliganów i żeby później pokazać się światu, gdyby ewentualnie doszło do jakiegoś nieszczęścia, do pobicia i tak dalej, że oto w chrześcijańskim Lublinie atakuje się osoby inaczej myślące. To byłby kolejny piękny atak w kościół. Na szczęście dzięki policji nikomu nic się nie stało i cała ta prowokacja zakończyła się niczym. Za co jeszcze raz bardzo dziękuję policji. Normalny byś nie mógł mieć nawet jeszcze aż tak bardzo. Pytania wydaliśmy. Po co tak robisz? On tutaj zawołał serca. Nie ładnie tak robić. Toczy się jakieś postępowanie przeciwko komu, kto by prześladował jakąś mniejszość czy jakiegoś człowieka, totalną, seksualną, oczywiście chodzi o mniejszość seksualną. Okazuje się, że nie ma takiego ani jednego dochodzenia i nie było w jakimś okresie przeciągu regulacji. Nie ma, więc nie było przyczyny. Te przyczyny oprócz przyczyny ideologicznej, to znaczy promocji czegoś, czego promować w moim głębokim przekonaniu nie można, bo oczywiście są różne w tym zakresie pomieszania, pogubienia ludzkie, ale promować to jako normalność po prostu nie można, bo to uderzamy w wychowanie. Pamiętajmy, jakie rzeczy się stały. Jeśli ktoś chce wiedzieć, do czego to wszystko zmierza, niech zobaczy, jak wygląda edukacja tak zwana seksualna na zachodzie Europy. Co się dzieje z tymi, którzy protestują, że nie chcą, żeby ich dzieci były w ten sposób. Tego ja nie wiem, bo ja nie chodzę tak ciągle. Z adopcją dzieci, które trafiają do par homoseksualnych, mimo tego, że rodzice, ci, którzy na przykład zmarli, w życiu by sobie nie życzyli, żeby takie rzeczy się działy. To są konsekwencje świata zrewolucjonizowanego, który później staje w pewnej konfrontacji z cywilizacją na przykład radykalnego islamu i bankrutuje, bo nie ma w sensie pozytywnym za wiele nic do zaproponowania poza relatywizmem, że wszystko jest względne w tej dziedzinie, a jeśli w tej, to przecież w każdej. Panie doktorze, no muszę się ustosunkować, nie mam wyjścia, nawet jakbym nie chciał. Ja twierdzę, że właśnie środowiska akademickie, czyli polskie duże miasta, bo to, że liczą studentów, to jest miejsce, gdzie środowiska lewicowe, lewackie korzystają z takiej samodzielności ludzi wchodzących w to dorosłe życie, tych studentów. I zauważmy, zawsze jakiś procent pośród tych osób wyjeżdżających z domu, tak, przyjeżdżających do tych nowych ośrodków akademickich bardzo często jest chłonny na tego typu nowinki. Czy rozumie, czy nie rozumie, czy się z nimi